Dzień dobry, witamy z naszego studia programu Dom Bezpieczny. Ze mną dzisiaj są eksperci programu. Po mojej prawej Andrzej Kowalski ze Zrzeszenia Dystrybutorów i Montażystów Stolarki. Dalej pan Andrzej Wróblewski z firmy Roto Franco Kucia Budowlane oraz pan Wiesław Klimczak, z którym również spotkaliśmy się podczas jednego ze szkoleń już. I dziś będziemy rozmawiali na temat przeciwłamaniowości okien. I zanim może przejdziemy do najważniejszych rzeczy, do detali związanych z tymi oknami, czym w ogóle charakteryzują się okna przeciwłamaniowe? Po czym możemy stwierdzić, że jedne są, a drugie tylko udają okna przeciwłamaniowe? Jakbym mógł na początek pana Andrzeja poprosić. Ja ze swojej strony powiem, że można poznać po okuciach. Odpowiedni zestaw okuć gwarantuje, że to okno będzie oknem o podwyższonej odporności na włamanie, no bo całkowicie odpornym na włamanie żadne nigdy okno nie będzie, tak? Ale będzie stanowiło większą ochronę przed włamywaczem. Z mojej strony to jest okucie. Powiedzieliśmy już podczas, tak naprawdę cały czas komunikujemy o tym, że ważny jest czas, że okno, czy drzwi, czy każda inna przegroda ma nam dać czas na interwencję i ewentualnie na spłyszenie tego złodzieja. Na pewno jakoś te walory tych okien są potwierdzane. Wiemy, że istnieją pewnego rodzaju tutaj normy. Może powiedzmy na początek, ile jest tych klas, jak one się nazywają i co w zasadzie one oznaczają? Może Andrzej tym razem. Ja powiem może tak przewrotnie troszeczkę. Klas jest w zasadzie 7, natomiast one są określone od RC1 do RC6. Natomiast troszeczkę bym do tego w inny sposób podszedł, a mianowicie ważne jest przeznaczenie tego okna. To znaczy, jeżeli chcemy mieć okno, które zabezpieczy nas przed kimś, kto jest przypadkowym, okazjonalnym złodziejem, to kupujemy okno, powiedzmy sobie, w klasie RC1 albo RC2. I jak gdyby możemy być pewni tego, że ktoś profesjonalnie przygotowany do włamania przez chwilę zatrzyma się nad tym oknie i jeżeli od razu go nie sforsuje w przeciągu do 3 minut, to jak gdyby nie będzie dalej kontynuował próby włamania. Natomiast jeżeli już oczekujemy, że okno ma nas zabezpieczyć od sytuacji, kiedy profesjonalny złodziej z odpowiednim sprzętem stara się to okno sforsować, no to już musimy korzystać z wyższych klas, co pociąga za sobą rozliczne koszty, zaczynając praktycznie od zmiany szyby na szyby o klasie co najmniej P4 bądź wyższe poprzez zdecydowanie droższe, bardziej rozbudowane okucia, klamkę. Sposób montażu zresztą także jest inny. W końcu na samym, powiedzmy sobie, końcu jest kwestia tego, z czego jest zbudowane okno, jakie są materiały, z którego wykonana jest rama. W związku z tym tutaj praktycznie w sposób dość poważny tworzą nam się pewne pozycje, które generują koszty. No i ostatnia dość istotna sprawa i o tym bardzo wielu sprzedawców z branży nieraz po prostu zwyczajnie nie wie. To, że okno jest wyposażone w określone okucie, klamkę i szybę, wcale nie czyni go oknem w klasie RC na przykład 3, prawda? Tak, dokładnie. Takie okno jest tylko wtedy, kiedy jest ono dokładnie przez producenta przebadane w danej konfiguracji materiałów. No właśnie, czyli nie możemy doprowadzić do sytuacji, że przychodzi klient do salonu i my się go pytamy, a okucie takie, a okno, a szyba taka, a rama taka. I to w zasadzie sam handlowiec składa ten zestaw. Oczywiście on może być równie trwały, czy również bardzo, bardzo mocny, natomiast żeby był to produkt klasowy, to on musi być przebadany przez producenta jako jeden stały zestaw. I musi mieć zasadne dokumenty, bo to jest warunkiem koniecznym. Zresztą warunkiem koniecznym no nie tylko w takiej relacji, prawda, sprzedawca-klient, natomiast no, wszyscy w tej branży poruszamy się w ramach prawa, które w naszym kraju obowiązuje i po prostu jeżeli się coś deklaruje, że dany produkt spełnia pewne warunki techniczne, no to po prostu trzeba mieć to udokumentowane w postaci stosownych po prostu dokumentów. Ja w tym momencie chciałbym Państwu pokazać prezentację pana Andrzeja Wróblewskiego. On ma otwartą na tablecie. No właśnie, tutaj jest pokazane, że taka skuteczna ochrona
dla przypadkowego, okazjonalnego włamywacza to jest, nawet się rozciąga do klasy trzeciej, tak? A dopiero później to już są profesjonalni. Kolega mówił o klasie pierwszej, drugiej, bo tak to się właściwie przyjmuje w życiu. Natomiast wydawcy normy zaproponowali jako takiego włamywacza przypadkowego traktować tego, który próbuje się włamać do okna z zabezpieczeniem RC3, do klasy RC3. Zobaczyliśmy zatem na tej prezentacji pana Andrzeja, że istnieje coś takiego jak klasa RC1N i RC2N. Jakbyście mogli panowie wyjaśnić nieco, co to jest ta literka N, co ona nam oznacza? No właśnie, bardzo dużo osób się o to pyta. N oznacza nam materiał, który jest, stanowi oszklenie skrzydła. I są wymagania krajowe, albo wymagane jest konkretne oszklenie danej klasy, albo takich wymagań nie ma i z literką N w takich wymagań nie ma. Tutaj można stosować sobie zwykłą szybę, podstawową szybę w wyposażeniu podstawowego okna, tak? Nie ma wymagań względem szyby. I ta literka właśnie oznacza, że szyba nie jest szybą antywłamaniową. Chciałbym Państwu w tym miejscu pokazać obrazek okna dachowego w klasie RC2N. Jest to okno firmy Fakro, które posiada wszelkie jakby okucia, czy wszelkie zabezpieczenia dookoła, odpowiadające klasie RC2. Ale w związku z tym, że jest stosowana szyba P2, a nie szyba P4, no to automatycznie jakby klasa jest tutaj RC2N. No i zastosowanie, może Wiesława tym razem zapytamy, jakie zastosowanie może mieć takie? W przypadku wydaje mi się, że to jest najlepsze zabezpieczenie przed gradem na przykład, albo przed wpadnięciem, jeśli się chodzi po dachu, żeby jakiś serwis zrobić. Natomiast zabezpieczenia typowo antywłamaniowego to nie daje. Zresztą no, trudno jest ocenić, jakie powinno być naprawdę zabezpieczenie okna dachowego, bo przypadki raczej wejścia przez okno dachowe są pewnie stosunkowo rzadkie, natomiast też nie można ich wykluczyć. To zależy też od charakteru budynku, od układu budynków wokoło, więc dobrze jest, jeśli te warunki są do takiej akcji włamaniowej, żeby pomyśleć też o tym, żeby takie okno wyposażyć już kompletne okucia i już od razu z klasą przeciwwłamaniową. Z niemieckich statystyk wynika, że włamania przez okna dachowe to jest poniżej 2%, więc rzeczywiście nie jest to dużo, natomiast w kontekście bezpieczeństwa użytkowania może tak, to mówię o konkretnych przypadkach, kiedy tak. Rzeczywiście warto spojrzeć, ocenić sytuację, czy rzeczywiście inwestować w okno droższe, które zabezpieczy przed takim włamywaczem, no, dachowcem. Panowie, zatem mamy już, wiemy co to jest klasa z literką N. Tu mamy dwie, które chronią przed przypadkowym włamywaczem. Mamy dwie kolejne, które również się w tym zakresie przypadkowego włamywacza, czy może raczej okazjonalnego włamywacza, nazwijmy to, również się mieszczą. Są to klasy RC2 oraz klasa RC3. I tutaj już wiemy, że trzeba zastosować inną szybę. Musi to być szyba przynajmniej w klasie P4 do okna RC2. Czy w klasie RC3 mamy wyższą szybę, czy również jest to P4? W klasie RC3 wymagana jest szyba, już piąteczka. P5. RC3, tak, P5A. Może wyjaśnimy, na czym polegają te różnice w szybach, bo mówisz tutaj o szybie P2 czy P4. Co to w ogóle jest? Nie wiem, czy masz jakiś obrazek do pokazania. Nie masz przekroju. Już P2 to jest, szukam. To są zazwyczaj dwie szyby o grubości 4 mm sklejone z dwoma warstwami folii przeciwwłamaniowej. Ja mam akurat zdjęcie szyby w klasie P4. Właśnie. Powiem szczerze, że dosyć trudno jest znaleźć takie obrazki, przekroje, bo producenci szyb bardzo je chronią. Każdy robi to inaczej i pilnują się. Ponieważ dochodzą jakby na różne sposoby dochodzą do tej klasy, tak? Więc rzeczywiście niektórzy to ukrywają przed innymi. Natomiast takim standardem jest, że szyba P2 to jest dwie warstwy folii i dwie szyby o grubości 4 mm. Natomiast P4 to już to są te dwie same, takie same szybkie 4 mm, natomiast między nimi są cztery warstwy folii. To jest taki standard, w tym który miejscu, przechodzi w tym miejscu większości. Mamy dwie szyby i między nimi tutaj jest... Ale nie jest wykluczone, że niektórzy producenci też stosują na przykład szybę cieńszą i też przechodzi te badania. No chyba nie. Ja takiej, nie słyszałem takiej informacji, jakby co.
bo standard jest P2, że to są 4-milimetrowe dwie folie, P4, 4-milimetrowe trzy folie. Kiedyś była taka kombinacja, ale to dziś handlu zanikło, że to były trzy tafle szkła i po dwie folie pomiędzy i to też było P4, ale to już nie widziałem tego, żeby ktoś to oferował. Natomiast szybę P6, ja tam ewentualnie mam zdjęcie, no to już jest układ taki, że są trzy 4-milimetrowe tafle szkła i pomiędzy każdymi dwoma są trzy folie, co daje sześć folii. Bo jeszcze możemy się spotkać z wariantem tak zwanym szyby O2, tak? Ale to jest w ogóle inna bajka, to jest szyba tylko bezpieczna. To jest szyba bezpieczna i tylko trochę cieńsza. Tak? Ja chciałbym tutaj na przykładzie różnych firm, które biorą udział w programie Dom Bezpieczny, pokazać kolejny bardzo ważny element okna przeciwłamaniowego. Najpierw pokażę rozwiązanie jednej z firm, później pokażemy kolejne. I to jest film, który można znaleźć na YouTubie i proszę zobaczyć, jak działa zaczep przeciwwłamaniowy, że on wchodzi tutaj w ten... Zaraz. To są tak zwane przeciwbieżne zamknięcia i te rolki obejmują zaczep z obu stron. Roto również posiada takie rozwiązanie. Akurat rozwiązanie Roto mamy zastosowane tutaj u nas w pokazowym domu bezpiecznym. Na marginesie, jeżeli ktoś by chciał przyjechać, zobaczyć, zapraszamy serdecznie. Ale w przypadku szyb to jest łatwo, bo rozpoznać, czy jest szyba antyważeniowa, czy jest to szyba standardowa, dlatego że producent musi dostarczyć deklarację właściwości tej szyby, tak? I tutaj na pewno nie będzie deklarował czegoś, czego ta szyba nie spełnia, także... Na etykiecie powinno być. Na etykiecie powinno być. A i na ramce też. Na ramce bardzo często też oznaczają, a przy tych musi być oznaczenie, także. No tak, ale cały czas. Nie mam certyfikatu, także. Co tak powiem, dokument na okno przebadany, bo na to, że. Nie, no tak jak na przykład. To raczej tak. No, oglądamy sobie okno, które tutaj zostało wyposażone w dobre okucia, dozbrojone. Możemy powiedzieć o tym oknie, że ono jest oknem dobrze zabezpieczonym antywłamaniowo, tak? Przypadkowy włamywacz będzie miał duży problem, żeby przez takie okno się dostać. Natomiast nie jest to okno w danej klasie. No dlaczego? Właśnie, bo z tego co mi się wydaje, okna zastosowane przez nas w tym balkonowym oknie. Okucia oczywiście. To są okucia, które stosuje się w klasie RC3, co nie znaczy, że mamy od razu okno balkonowe w klasie RC3, dokładnie, bo pozostałe elementy nie spełniają swoich wymogów. Nie przeszło badań. Tak. I oczywiście przede wszystkim musimy pamiętać, klasy RC nie dotyczą poszczególnych komponentów okien, tylko całego okna i jeszcze dodatkowo łącznie z wbudowaniem w ścianę tego okna. Także tak, tutaj wszystkie parametry muszą być opisane, przebadane. Jeżeli okno będzie się składało z komponentów, które są wykorzystywane do produkcji okien w danej klasie antywłamaniowości, to możemy powiedzieć, że to okno jest oknem dobrym, ale nie możemy mówić, że ono jest w danej klasie. Tak, dokładnie. Pokażę kolejne rozwiązanie, może z dużego przybliżenia, jak wygląda zaczep przeciwwyważeniowy, który stosuje się w okuciach, w oknach. Oczywiście jest to okucie, które stosuje się w oknach. I jeszcze jedno ważna rzecz, mianowicie powiedzmy, że rolki, które wchodzą w ten zaczep, nie muszą być zawsze okrągłe. Tutaj mam takie przykładowe rozwiązanie. Rolki ośmiokątnej, która... No, jak pokazujemy, nie musi być to zaczep okrągły. I pokażmy jedną zasadniczą różnicę, jaka jest między tymi rolkami, a rolkami standardowymi. Czyli na to mówi się grzybki, zdaje się, tak? Tak, popularnie. No, tak popularnie nazywamy grzybkami. Zobaczmy jedną podstawową różnicę. Tutaj jest pokazane, w jaki sposób podważane są standardowe, zwykłe rolki, te właśnie, które znajdują się w oknie. I tak w ten sposób zostało otwarte bardzo szybko okno. I zobaczmy teraz, jak się zachowuje przy tej samej próbie, przy tym samym sposobie, jak się zachowuje ten zaczep przeciwwyważeniowy. Tu widzimy to w tym momencie.
on się zahacza po prostu o ten element, który pokazywaliśmy. Musiałby wyrwać cały zaczep. Tak, tak. To jest chyba trudna rzecz, żeby wyrwać taki zaczep. A jeszcze jedna ciekawa rzecz w kontekście tego, jak włamywacze wsadzają narzędzia pod między skrzydło a ramę. Bardzo tutaj ciekawą rzecz chciałem pokazać. Mianowicie rozwiązanie zastosowane czy proponowane przez kolejnego partnera naszego programu, firmę Aluplast. I tutaj będzie bardzo dokładnie widać, na czym ono polega. Otóż widzimy w tym momencie zdjęcie, rysunek przekroju okna. I tutaj jak włamywacz próbuje wsadzić śrubokręt, to tu jest taka płetwa dodatkowa, która mu uniemożliwia dostanie się do komory zawierającej właśnie okucia. On się nie dostanie w ogóle do tego zaczepu, nie będzie mógł podważyć. Oczywiście może próbować w miejscu, gdzie jest uszczelka, natomiast tutaj jest za mała jakby powierzchnia, żeby mu się w ogóle udało to skrzydło wzruszyć. Z uszczelką środkową, tak? Tak. Profil. Jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać w kontekście tego profilu. Mianowicie tutaj jest to, o czym bardzo często wspomina Andrzej Kowalski, mianowicie wklejana szyba, że szyba nie może sobie w takich oknach po prostu wisieć, nie może sobie być osadzona w profil i tak po prostu włożona. Tutaj jest technologia, która powoduje, że szyba jest wklejona i nie da się tej szyby wyjąć z okna, żeby chociażby kolejnym sposobem się dostać. A wracając do klas przeciwłamaniowych okien oraz do tego, jakie są zaczepy, chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że bardzo ważne jest chyba rozmieszczenie tych zaczepów. W zależności od klasy będzie tych zaczepów więcej bądź mniej. I w różnych miejscach będą one się znajdować. Oczywiście, ale w tym momencie trochę cofnę się jeszcze do poprzedniego obrazka, który oglądaliśmy, jak było podważanie śrubokrętem, profile. Tutaj chciałem powiedzieć, bardzo ważnym elementem właśnie jest też profil. Nie tylko okucie, bo okucie przymocowane do słabego profila nie zapewni nam odpowiedniej wytrzymałości, tak? Takiego okna przed włamywaczem. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, jaki to jest profil. Nie do każdego profila nadają się okucia antywłamaniowe, bo nie warto stosować do słabego profila. Wiadomo, że tamtędy łatwo będzie wejść. Jeżeli chodzi o szybę, szyba może być wklejana, może być mocowana specjalnymi elementami mocującymi. Tutaj pokazywałem panom taką ciekawostkę, plastikowe ewentualnie elementy. Może pokażmy, że to rzeczywiście... Które mogą też blokować szybę. Mechaniczne mocowanie, czyli może być sposób albo chemiczny, wklejanie szyby, albo zabezpieczenia mechaniczne, czyli takie podobne elementy mocowane dookoła szyby. A do jakiej grubości szyby są dostępne takie profile? To w zależności od profilu, w zależności od klasy okna. Ale z tego co widzimy, to jest jakby regulowane, więc tak, możemy oczywiście do różnej grubości szyby. Tak, szyby, która po prostu... Różne są pakiety. Dokładnie to jest. Bo pakiet może być o większej odporności na włamanie nie tylko, ale też i akustyczne rzeczy, tak? Też są wykorzystywane te same przekładki. Natomiast mogą być też standardowo przykręcane listwy przyszybowe, od czego się odbiega, bo nie jest to zbytnio estetyczne. Dodatkowo te elementy usztywniają całe okno, bo cóż z tego, gdy mamy zwykłe okno bez dobrze zamocowanej szyby, bez małej ilości podkładek, szczególnie w oknach tworzywowych, tutaj będziemy mieli proces uginania się całego profila, tak? I tutaj łatwiej się dostać do wnętrza, także no każdy element w oknie ma jakieś tam właściwości, które najsłabszy element w oknie określa jego klasę. O tak, to jest tak samo jak w przypadku domu. Tak jak łańcuch. Dokładnie. Po prostu najsłabsze ogniwo pęka i łańcuch po prostu już nie spełnia swojej funkcji. Ja jeszcze tutaj bym w dwóch słowach wrócił w ogóle do samej natury profili różnych, które są stosowane do produkcji okien. I tutaj jak przykręcenie chociażby listwy przyszybowej, w przypadku listwy przyszybowej, która jest z drewna, ma jakiś sens, no bo drewno samo w sobie trzyma wkręta dość konkretnie i tutaj te parametry po prostu
powiedzmy sobie, odporności. Zazwyczaj są przybijane, tak? Czy sztyftem. Sztyfty, one są użyte po to, żeby w sposób oczywisty ta szyba była zabezpieczona przed parciem wiatru i to jest wystarczające. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy włamanie, no ta siła jest zdecydowanie większa i już te sztyfty mogą się okazać niewystarczające. I na tą okoliczność przykręcenie listwy drewnianej. Czyli wkrętem jakimś specjalnym. Ma wkrętem sens, bo po prostu praktycznie rzecz biorąc ten wkręt obliguje wytrzymałość tego połączenia, a nie sama struktura, prawda, listwy przyszybowej. Natomiast jeżeli mamy listwę przyszybową z aluminium czy z PVC, to jest profil, który jest pusty w środku i jego zdolność trzymania wkręta jest, krótko mówiąc, zwłaszcza w przypadku PVC, żadna po prostu. I tutaj jeżeli albo w tej formie, jak tutaj mieliśmy ten przykład bardzo ciekawy, bo tutaj praktycznie rzecz biorąc mamy sytuację, kiedy bardzo dużą powierzchnią nam po prostu szyba jest poza jak gdyby faktem zastosowania listwy przyszybowej, ona już tu w tym momencie jest praktycznie zablokowana i jest odporna na wypchnięcie, co najmniej w takim samym zakresie, jaka jest wytrzymałość danej ramy profilu, prawda? To tą samą funkcję spełnia wklejenie szyby stałej. I tutaj dlatego tak dłużej się nad tym zatrzymujemy, że bardzo często właśnie w ogóle w percepcji osób, które się tym zajmują, zwłaszcza próbując sprzedać, powiedzmy sobie, niecertyfikowany produkt, tylko wyposażony właśnie w takie, powiedzmy sobie, elementy typu szyba, okucie, klamka i nic więcej. Nikt się nie zastanawia, czy w całości po prostu to okno spełnia twoje zadania, natomiast wiemy, że jest wyposażone w te elementy, prawda? I w tym momencie co z tego, że mamy szybę P4 na przykład w oknie PVC, jak są zwykłe listwy i ta szyba bez problemu zostanie wypchnięta i nieuszkodzona po prostu zostanie jak gdyby rama sforsowana w ten sposób. Więc to trzeba też mieć na uwadze, że no... jest koniecznością nieraz zapłacenie większej kwoty za okno, które jest certyfikowane, ale które daje pewność, że w danym zakresie ono faktycznie spełnia swoje zadania, a nie wydawanie pieniędzy na coś, co tylko w domyśle i domniemaniu spełnić może swoje zadania. Masz rację, certyfikat kosztuje, więc za to też musi potem klient zapłacić, oczywiście, ale też i sam proces wykonania takiego okna, świadomie tej osoby, która takie badanie wykonywała i wie, jak to wygląda, wiadomo, że firma, która wykonywała badanie, będzie do tego okna podchodziła inaczej niż ktoś, kto tego badania nie widział. Ważny jest rodzaj drewna, ważny jest ciężar właściwy tego drewna. My zakładamy gęstość drewna od 450 kg, to wtedy już takie drewno jest porządne. Uważamy, że to jest wtedy dobre drewno do okien o podwyższonej odporności na włamanie. No i przede wszystkim proces produkcji się też wydłuża. W przypadku drewna na przykład zalecamy wiercenie otworów, nawiercanie tak pod wkręty. To są elementy, które powodują, że proces produkcji też jest dłuższy. Mhm. Wklejenie szyby powoduje, że takie okno musi być sezonowane przez kilkadziesiąt godzin. Dopiero po tych godzinach może ruszyć do dalszej części procesu technologicznego, co też powoduje, że no proces produkcji takich okien jest zdecydowanie droższy. No i ten klient nie może się spodziewać, że tanie okno będzie oknem w pełni które posiada certyfikat. No.